Synku, czy ty przypadkiem nie masz jutro sprawdzianu z historii? Uczyłeś się? Mamo, nie przesadzaj. Przede mną jeszcze cała noc. Ale ty wiesz, że średniowiecze nie trwało 10 dni, tylko 10 wieków. Mamo, spokojnie, dam radę. Halo, chłopcze, pobudka! Gdzie ja jestem? Gdzie moja mama? Jak to gdzie jesteś? Na dworze zamkowym króla Kazimierza Wielkiego. Ale jak to możliwe? Uczyłem się do sprawdzianu z historii. No to czy... bardzo dobrze trafiłeś, bo właśnie jesteś w tej epoce średniowiecza. Średniowieczu było? Nie? To ja zaraz wam wszystko opowiem. Kiedy nasz Mieszko I przyjął chrzest? No kiedy? W 966 roku. Ciebie nie pytam. Wtedy właśnie nastało chrześcijaństwo i państwo polskie się narodziło. A teraz wszyscy uważnie mnie posłuchajcie. W średniowieczu wiele osób poświęcało swoje życie Bogu i zostawało zakonnikami lub zakonnicami. Większość dnia spędzali na modlitwach. Ave Maria, gratias plena, Dominus tecum. Ave Maria, gratias plena, Dominus tecum. To co, wyście się tylko modlili? Ach nie, bo średniowiecze to głównie rycerze i księżniczki. Czy myślisz, że łatwo było zostać rycerzem? Przekonaj się sam. Wszystkich na uroczystości pasowania oto tego odważnego Gierka na rycerza. Janku, opowiedz nam coś o sobie. Witam was, nazywam się Janek. Pochodzę z Będzina. Należę do lokalnego bractwa rycerskiego jako giermek mojego kolegi i Tomka. Jest on tu ze mną. Witam was serdecznie. Jestem kolegą Janka. Będę mu towarzyszył podczas ceremonii pasowania. Dziękuję. Przed ceremonią pasowania odbędzie się turniej rycerski, który nam pokaże, czy Janku jesteś godny bycia rycerzem. Janku i Tomku, załóżcie zbroję.
Uwaga, walka za 3, 2, 1, start! Rycerze walczą ze sobą, publiczność jest zachwycona. Walka zaledwie trwa 30 minut, ale ostatecznie wygrywa... Janek! Brawa dla niego! Janku, klęknij. Janie Szymonie, Piotrze Kowalski, w imieniu Króla Królestwa Polskiego Kazimierza Wielkiego pasuje cię na bycia rycerzem. Będziesz walczył za ojczyznę. Będę walczył za ojczyznę. Dziękuję za udział w ceremonii pasowania. Piosenki, gdzie śpiewano je w średniowieczu? Posłuchaj. Bogu rodzica, dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja. To właśnie był hymn średniowiecza. Do dzisiaj autor jest nieznany. A teraz, mój drogi, porozmawiamy o trudnych tematach. W średniowieczu śmierć była bardzo powszechna. Ubierano ją w różne motywy. Żadne inne uczucie nie budziło tak sprzecznych odczuć jak właśnie ona. Ona, jako kres ziemskiego bytowania, od zawsze budziła w człowieku uczucie lęku, jak i ogromnej fascynacji. Czemu cię wzięła taka teśnica? Ma kosa wisz trawę siecze, przed nią nikt nie uciecze. Wstań, mistrzu, odpowiedz, jeśli umiesz. Za po polsku nie rozumiesz? Znać ci storys nie pomoże. Przelęknąłeś się, nieboże? Już odetchnij, nieboraku. Mów ze mną, ubogi żaku. Nie bój się dziś mojej szkoły. Nie dam ci czyść epistoły. Panowie miłościwi, czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie Królowej. Słuchajcie, w jaki sposób wielkiej radości, wielkiej żałobie miłowali się. Później zaś się pomarli. W tym samym dniu. On przez nią, a ona przez niego. Wybrałem tę, do której ten wóz złocisty należy i wiedzcie, że nie chcę żadnej innej. Przyniosły mi go jaskółki i one tylko wiedzą, z jakiego kraju. Kim jesteś, panie? Jestem Tristanem i muszę być Izoldą, abym mógł być dalej. Zapytaj mnie, kim jestem. Kim jesteś, pani? Jestem ciałem Tristana i ciałem Izoldy. Jestem morzem pod nimi i żagli kołysaniem. Jestem nieboskłonem, co się kłania, chmurą, co okrywa i słońcem, co pali. Jestem im narodzeniem wiatru ogromnego, ojczyzną nowych zwierząt, dróg i jezior, ptaków. To wszystko jest inaczej niż przed chwilą było. To wszystko musi się w nas narodzić na nowo.
chwilą był świat Tristanowy i Izoldy, ale ich już nie ma. Nie wiem, ale temat średniowiecza mam już w małym paluszku. Mamo, nie wiem, czy to mi się przytrafiło! Kochani, poprosimy tamtego waszego operatora kurtyny, żeby ją rozsłonił. Pokażcie nam się jeszcze raz. Wielkie brawa, słuchajcie. Chodź tu śmierć trochę bliżej, żeby cię było widać za kurtyny. O. Super, kochani. To jest ten moment na zdjęcia, na brawa i na wasz aplauz. Kochani,